Cześć, z tej strony Natalia i witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale, w którym razem z Karolem lecimy na wakacje. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, dokąd lecimy, jak wygląda nasz hotel, ale zanim to wszystko zrobimy, to musimy się przygotować do naszego wyjazdu. Generalnie nasz vlog mamy z piątku na sobotę o godzinie 2 w nocy. Na szczęście mamy z Gdańska, więc mamy całkiem blisko, ale tego vloga zaczynam nagrywać w środę, bo właśnie idę zrobić wakacyjne pazury. Karol właśnie przygotowuje się do nagrania swojego odcinka, bo dzisiaj w ogóle nagrywa film z Jaworem. Zostały nam 2 dni do wyjazdu, nie no, w sumie 3. Środa, czwartek, piątek, a Karolowi zostały do nagrania jeszcze 2 filmy, które musimy niestety przed wyjazdem jeszcze zmontować, więc nie wiem, jak się wyrobimy. Wydaje mi się, że skończy się to tak, że jeden film Karol będzie montował na wyjeździe, ale trzymam mocno kciuki, żeby tak nie było. W dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie też do galerii na mały shopping, bo wczoraj chciałam sobie z Zary zamówić klapki, spódniczkę i 2 sukienki. I wiecie, co się okazało? Że dostawa z Zary trwa teraz tydzień. Szczerze mówiąc, byłam w szoku, bo zawsze wysyłają w ciągu 1, 2, 3 dni, a teraz miałam zaplanowaną dostawę na wtorek, czyli wtedy, kiedy no nas już nie ma w Polsce. Musimy też kupić takie rzeczy związane z wyjazdem, czyli na przykład jakieś olejki do opalania, bo muszę przejrzeć to, co mamy w domu, bo wydaje mi się, że rok temu nic nie kupowaliśmy. Wykorzystaliśmy w wakacje te, które zostały nam jeszcze z poprzedniego roku i wydaje mi się, że część niestety może być przeterminowana. Ale zanim do tego wszystkiego przejdziemy, to koniecznie subskrybujcie mój kanał, bo lecimy po 360 tysięcy subów, zostawiajcie łapkę w górę, a ja czekam, aż Karol się ogarnie i pomoże mi wybrać, które paznokcie zrobić. Dobra, słuchajcie, mam już na tej paznokci. Tak, te są całkiem spoko. Te mi się mega podobają. Te mogłyby być. O, te mi się też mega podobają, takie błyszczące, fajne. Te trochę przesadzone. Te też ciekawe, ale nie do wszystkiego będą fitowały, więc chyba niezbyt. Te nie najgorsze, ale chyba nie. Te też nie. Te całkiem fajne. Te nie, te nie. Te też nie, te też nie. O, te mega mi się podobają. Te są też spoko, fajne. Ale są jeszcze jedne fajne, weź jeszcze niżej. Te mi się też podobają. No ładne, to jest takie delikatne, błyszczące, fajne. I jeszcze niżej. O, te mi się też podobają. O, też. No to chyba te w sumie najładniejsze. Tak? Bo są takie błyszczące, ale takie dwukolorowe. No, to zrób coś takiego. Dobra, a jak tych nie będzie, to które mam zrobić? Bo czasami jest tak, że pani nie ma lakieru albo... Mi się podobają te błyszczące takie właśnie, nie? Te takie, wiesz, te delikatne. Z tym efektem. Z tym efektem, no. Właśnie już ostatnio chciałam zrobić z tym efektem niebieskie takie, ale niestety nie było srebrnego pyłku i się nie udało, więc zobaczymy, jak to będzie. Właśnie, się obawiam, że mogą tego nie mieć i że zrobisz zupełnie inne, ale dobra, zobaczymy potem. W takim razie ja się zbieram na paznokcie i odezwę się do was, jak już wrócę do domu. Chociaż trochę mnie nie będzie, bo robię i ręce, i nogi, więc... A, na nogach w ogóle chyba zrobię syrenki, albo właśnie też taki efekt. To jak zrobisz na rękach taki efekt, to na nogach to samo, żeby no, to będzie fajnie wyglądało. A o której wrócisz? No myślę, że tak około 13, przed 13. No, bo my się nie spotkamy, bo ja idę nagrywać film z Jaworem, nie? Ja wrócę gdzieś dopiero około 18. Okej. Okay. Witam was po krótkiej chwili, jestem już w domu, powiem wam, że z efektu jestem mega zadowolona. Zaraz wam pokażę, jak one wyglądają, ale w ogóle na początku się załamałam, bo pokazałam zdjęcie, jakie chcę paznokcie i pani powiedziała, że niestety takiego pyłku nie mają. Ale z racji tego, że moja pani stylistka uwielbia robić różne paznokcie, to zaczęła kombinować, próbować różne pyłki na różnych topach, płytkach i finalnie efekt jest lepszy, niż się spodziewałam. Jak wyglądają moje paznokcie? Są różowo-białe i mają taki efekt błyszczenia. Mega mi się podobają. Wydaje mi się, że w słońcu będzie to super wyglądało i w ogóle trochę mnie nie było, bo mamy 12:53. Tak jak myślałam, Karola też już nie ma w domu. Przed chwilą do niego dzwoniłam, gdzie położył moją kartę, to mówi, że nie może rozmawiać, bo ma taką spinę czasową, więc za dużo się od niego nie dowiedziałam, o której wyjechał i o której zamierza wrócić, więc po prostu przejdźmy do rzeczy, które mamy do zrobienia. Przyszłam już do łazienki i tutaj u góry na półce mamy różne kosmetyki do opalania, tylko właśnie teraz w jakiś sposób muszę je ściągnąć i musimy sprawdzać daty ważności, bo jeżeli coś będzie przeterminowane, to po prostu będę musiała kupić. No dobra, jakoś udało mi się zdjąć te wszystkie rzeczy. Teraz musimy zacząć sprawdzać terminy ważności i zobaczymy, ile z tych rzeczy będzie przeterminowanych. Powiem wam, że oglądam to i nigdy nie mogę znaleźć terminu. Czekajcie, sprawdzimy, czy inne może mają jakiś termin. Tutaj mamy jakąś inną firmę, Colastina. I uwaga, o, tutaj coś jest. No i tutaj jest termin do lutego 2024, więc to jest spoko. I w sumie mamy prawie całą butelkę, więc idealnie. Mamy też 10, żeby trochę bardziej się opalić i uwaga, sprawdzamy termin. Luty 2024, tak samo, więc zostawiamy. Ale przydałoby się znaleźć trochę mocniejszą ochronę. Na przykład sprawdźmy tą 50. Na niej niestety tutaj mamy coś zmyte, ale nie widzę też nigdzie terminu. Jest tutaj coś 28, ale to nie jest rok. Czekajcie, muszę odłożyć kamerę i się skupić i poczytać dokładnie, co jest na tych buteleczkach. Szukałam daty ważności na tych buteleczkach i nigdzie nie mogłam znaleźć. Jest tylko jakaś seria produkcji i na necie udało mi się znaleźć coś takiego jak świeżomierz. Jest jakaś strona, w której wpisujemy markę, numer serii i ona pokazuje rok produkcji, więc dzięki temu dowiem się, kiedy te kosmetyki zostały wyprodukowane i czy są jeszcze, no, zdatne do użytku. Wzięłam numer produkcji z tego garniera, wpisałam go tutaj, mam już wybrany garnier i uwaga, klikamy sprawdź, zobaczymy, co nam wyskoczy. Okej, data produkcji luty 2020 rok, więc to odkładamy na bok i posprawdzam jeszcze resztę. Po sprawdzeniu tych wszystkich rzeczy na tej stronie okazało się, że została nam 15, 10 i 15, więc musimy kupić troszkę wyższą ochronę, ale w ogóle pozytywnie zaskoczyłam się
się tą stroną, bo w ogóle nie wiedziałam, że coś takiego istnieje, a wpisywałam każdą markę i każdy numer produkcji i znajdowała mi datę produkcji bez żadnego problemu. Dzięki temu sprawdziłam sobie wszystkie te rzeczy, wiem co muszę kupić, więc zbieramy się i jedziemy do galerii. Po drodze zajechałam jeszcze do paczkomatu, bo zapomniałam, że jest paczka. I słuchajcie, biegłam, może zostało mi 6 minut do otwarcia, a już pan z InPostu był, więc na całe szczęście zdążyłam. No dobra, dojechałam już do galerii i pierwszym sklepem, do którego pójdziemy, będzie Zara. Chciałabym znaleźć jakąś sukienkę, więc trzymajcie kciuki, żeby się udało. Co prawda sukienka to nie jest, ale udało mi się znaleźć fajne takie luźne spodenki w szarym i beżowym kolorze. Wziąłem sobie jeszcze o te, które są tam na końcu i je przymierzę. Okej, przyszłam już do przymierzalni. Mam całkiem sporo rzeczy. Zobaczymy, czy coś z tego uda mi się zostawić i jak będzie coś fajnego, to po prostu wam pokażę. No dobra, przymierzyłam kilka rzeczy i w końcu znalazłam coś, co mi się podoba. Są to te spodenki, które wam pokazywałam. Mega są fajne, takie luźniutkie, fajnie leżą. I mega też podoba mi się ta koszula, tylko jest ona bardzo oversize. To jest rozmiar XS, ja sobie ją tutaj związałam, ale patrzcie, jak ona wygląda rozwiązana. Jest po prostu przeolbrzymia, ale mega mi się podoba, więc chyba też ją wezmę. Przymierzyłam kolejny top, jest to taka bluzeczka z takiej dziwnej tkaniny, takiej pomarszczonej i powiem wam, że mi się podoba. Nie wiem, czy brać. Wysłałam do Karola zdjęcie, żeby zobaczyć, jaka będzie jego reakcja, ale powiem wam, że ten top no ma coś w sobie. Finalnie zdecydowałam, że biorę tą koszulę, spodenki, ten top i drugie spodenki. Słuchajcie, miałam już wychodzić z galerii i po drodze zaszłam jeszcze do Mango i przymierzyłam trzy najbardziej szalone rzeczy, których sama z siebie nigdy bym nie kupiła. Nie wiem, co mnie naszło, żeby je przymierzyć i powiem wam, że biorę wszystkie trzy. Nie pokazywałam wam się, jak wyglądam, bo będę na pewno się przymierzała w domu, żeby pokazać Karolowi, bo jestem pewna, jak zobaczy te rzeczy, to powie, że co ty wzięłaś, przecież nigdy czegoś takiego byś nie ubrała, więc i tak będę musiała się jeszcze raz mierzyć. Okej, zakup zrobiony i powiem wam, że jestem pozytywnie zaskoczona, bo myślałam, że nie uda mi się kupić żadnych rzeczy, a tutaj proszę takie zakupy. Teraz wracając do domu, zajadę jeszcze do Rossmana po zakupy, tylko w sumie nie wzięłam listy od Karola, czego on potrzebuje, ale po prostu kupimy takie klasyki, jak żel pod prysznic, dezodorant i w ogóle i no mam nadzieję, że wszystko, co potrzebuję, uda mi się kupić. Okej, przyjechałam już do Rossmana, jestem na idealnym celu, gdzie mamy właśnie filtry do opalania i musimy wziąć jakąś 30 i 50. Zawsze jak jeździmy na wyjazdy, to kupujemy te miniaturki, no bo bez sensu brać cały płyn duży do demakijażu, tylko właśnie można kupić taką fajną miniaturkę. Karolowi też biorę taki mały żel do golenia. No i standardowo biorę takie plastikowe buteleczki do przelewania, ale jestem w szoku, bo zawsze były tylko te, a teraz są też z takimi innymi końcówkami, więc tą wezmę sobie na balsam. I nawet są takie małe słoiczki, więc może w sumie coś takiego sobie wezmę na krem do twarzy. Ej, mega fajne. No dobra, chyba wszystko udało mi się kupić, więc idę do kasy. Powiem wam szczerze, że zawsze jak wychodzę z Rossmana, to jestem w szoku, bo no w moim koszyku nie było jakoś nie wiadomo ile rzeczy, a zapłaciłam 189 zł. Okej, w końcu udało mi się dotrzeć do domu. Po drodze zajechałam jeszcze do Biedronki i tego już dla was nie nagrywałam, bo pojechałam po zapas Monte dla nas, bo jemy je dosłownie cały czas. Zaraz idę rozpakować te wszystkie zakupy, zrobić sobie obiad i siadam do pracy komputerowej. Generalnie do wyjazdu zostało nam już bardzo mało czasu, a w Sweet Planet tyle się dzieje, że po prostu szok. Dzisiaj wjechały do nas 3 dostawy, łącznie 6 palet nowości i powrotów. I kiedy wy widzicie ten film, na sklepie pojawiło się mnóstwo nowości, na przykład nowe Skittlesy, nowy smak Lay'sów, nowe żelki Sour Patch i nowe sneakersy proteinowe. Oczywiście poza tym, co wymieniłam, pojawiło się jeszcze mnóstwo innych rzeczy, więc koniecznie wbijajcie na www.sweetplanet.pl. Ja tak jak mówiłam, idę robić obiad i siadam do pracy biurowej i do was odezwę się chyba w piątek, więc do zobaczenia. No dobra, witam was w piątek. Miałam się do was odezwać dzisiaj i myślałam, że zrobię to trochę wcześniej, ale jak możecie zauważyć, razem z Karolem jesteśmy już na lotnisku. Generalnie na sam koniec mieliśmy taką spinę czasową, że wyszliśmy co do minuty. Ale to było dziwne, bo cały dzień układał się idealnie. Wszystko na spokojnie, powolutku, po kolei każdą rzecz, którą mieliśmy zrobić, odhaczaliśmy. Aż tu nagle 2 godziny przed jakby wyjściem z domu nagle... Wszystko się posypało, ale nie wiadomo czemu. Nagle pojawiła się spina czasowa, ale no zdążyliśmy. Jest jak widzicie pierwsza, wylatujemy o 2.05, jesteśmy już po odprawie, jesteśmy już po kontroli, więc teraz już naprawdę chyba oficjalnie można zwolnić i się wychillować, nie? Bo... Ja dopiero teraz czuję, że lecimy na wakacje. Ja też, widzowie, my w ogóle nie czuliśmy, że lecimy na wakacje. Dopiero teraz, jak tutaj weszliśmy na lotnisko, to wiecie, poczuliśmy, że coś się dzieje. Ale w sumie spoko, poza tym, że nie zdążyłem nagrać jednego filmu, to chyba wszystko zdążyliśmy zrobić, tak. Nie? To co mieliśmy cały tydzień, wiecie, robiliśmy jak najwięcej, żeby no, na tym wyjeździe móc odpocząć i no mam nadzieję, że to się uda. Ja mam też nadzieję, że uda nam się przespać w samolocie, bo jeżeli nie zaśniemy, to jutro cały dzień będzie rozwalony. Bez hitu, no bo dzisiaj wstaliśmy normalnie, cały dzień funkcjonowaliśmy, jest północ, jesteśmy na lotnisku i no normalnie byśmy zaraz szli spać, nie? A będziemy się dać do samolotu i zobaczymy, czy się uda. Lecimy 3,5 godziny, więc będziemy lądowali około 5.30 dopiero. Ale wtedy już będzie jasno, więc jak nie zaśniemy w samolocie, to potem też już będzie ciężko, więc... Czy basenie ewentualnie będziemy mogli odespać? No, bo ciekawe, który jest nie wiem, pokój, nie? I na razie w ogóle mówiłaś, gdzie lecimy? W tym vlogu? Chyba nie. No to ja chyba wam nie powiedziała, więc lecimy na Cypr, konkretnie do Ayia Napy i w ogóle hit. Codziennie sprawdzaliśmy prognozę pogody, ale no każdego dnia jakby pogoda pokazywała zupełnie co innego. I czekajcie, sprawdźmy jak jest teraz. Aktualnie 22 stopnie, ale w tygodniu, no słoneczko, tutaj wiatr.
że deszcz, tak, 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 Beskitu. Codziennie się zmieniało, ale jest chyba spoko. Pokazywał, że będzie 28 stopni, a już pokazuje 26, więc 26, 25. Zobaczymy, jak będzie na miejscu. Okej, nasz samolot stoi już podpięty do rękawa, tam już czekają ludzie do wejścia, zaraz musimy iść do naszego gate'u i teraz w sumie za dużo dla was nie nagramy, bo jest ciemno i chcielibyśmy pospać, więc chyba odezwiemy się dopiero na Cyprze. No chyba tak, bo w samolocie też nie będzie za bardzo warunków, żeby coś nagrywać. Wydaje mi się, że ludzie będą chcieli spać i nie będziemy hałasowali. Jak coś się wydarzy, to damy wam znać, a jak nie, no to widzimy się na miejscu. Okej, widzimy, do lądowania została nam niecała godzina i lot przebiegł super, bo spaliśmy 2,5 godziny około. No, ja się nagle przebudziłem teraz, ostatnio jakieś pół godziny temu i strasznie zaczął boleć mnie brzuch. Mówię, o co chodzi, ale zjadłem drożdżówkę i od razu odpuściło, więc po prostu byłem głodny. A wiecie, co jest najlepsze, że Karol wyśmiewał moje rzeczy, które brałam. 10 godzin wytrzymał bez jedzenia, a już w samolocie nie wytrzymał. Nie no, muszę przyznać, że dobrze to wszystko wzięłaś, bo i tabletkę wziąłem, i zjadłem, i jest dużo lepiej. W ogóle dziwna akcja, bo w trakcie lotu przestawiła mi się też godzina na zegarku. Jakby na Cyprze jest godzina do przodu, jest 6.10, a w Polsce jest 5.10 i Natalia ma polski czas, ja mam czas już na Cyprze, ale nie wiem czemu tak. No dobra, my już wylądowaliśmy, jesteśmy na miejscu, mamy bagaże i nie ma chmur. No póki co pogoda, żileta, zobaczymy jak będzie dalej. Na razie mamy godzinę 7.30, więc temperatura też będzie trochę przekomana. No ale i tak jest ciepło, jest takie 20-21 stopni, ale no czuć, że będzie patelnia w ciągu dnia. Mam nadzieję, bo na tym wyjeździe chciałabym się opalić. Teraz idziemy do autobusu i nasz hotel jest około 40 minut drogi od lotu. Tak, no jest trzeci jakby w kolejności, więc nie jest źle. Mam nadzieję, że szybko dojdziemy i ciekawe, czy dostaniemy pokój, nie? Ja bym też coś zjadła, ale w razie czego mam jeszcze jedną drożdżówkę. Bo ja nic nie jadłam. Właśnie, ale nawet jak pokój nie dostaniemy, to i tak już będziemy mogli chyba korzystać ze wszystkiego, nie? Wydaje mi się, że opaski dostaniemy. Zresztą zobaczymy, jak to będzie. Kurde, no mam nadzieję. Przydałoby się też widzenie przebrać, bo mamy, jak widzicie, długie spodnie, długie bluzy, więc no jedziemy i zaraz skakujemy wszystkie spodenki. No i dojechaliśmy pod nasz hotel, w ogóle z zewnątrz jest on olbrzymi. Mega duży. Duży. No też jestem w szoku, ale ładnie, nie? Z zewnątrz wygląda ładnie, takie marmurki w ogóle. No jestem ciekawy. Recepcja też wygląda. No właśnie, idziemy do środka i zobaczymy, czy dostaniemy pokój. No ładnie to wygląda, elegancko. Zameldowaliśmy się już w hotelu i teraz czekamy na informację, czy jest już jakiś wolny pokój. I tak, no. Na początku pani powiedziała, że nie ma, ale daliśmy 20 euro na piwku i wydaje mi się, że... Daliśmy właśnie z nadzieją na to, że może jakiś pokój się znajdzie i pani powiedziała, żebyśmy poczekali tak. 5 minut, że spróbują coś ogarnąć, więc mam nadzieję, że było warto, Natalia. Nie, to musimy czekać do 14, czyli 6 godzin. No, długo trochę, nie? Długo, no zobaczymy. Jak się uda, to się uda, jak nie, no to po prostu poczekamy. Ale w międzyczasie pokażę wam może, jak wygląda hotel. Jest kurde mega ładny, nie spodziewałem się, że będzie aż tak ładnie. Tutaj tak wygląda recepcja, ale to widzieliście. Ale tak ten hotel wygląda i widzicie po wyjściu z recepcji, no powiem wam, że jest naprawdę spoko. Tutaj restauracja, do której niedługo pójdziemy. Tutaj jakiś taki zielony kącik, fontanny, nie no, jest klasunia. Tam basen, nie mogę się czekać, aż do niego wejdziemy, ale najpierw musimy dowiedzieć się, co z pokojem. Okej, mamy już nasz pokój, mamy godzinę 9.10. Udało się. Ale w ogóle dostaliśmy taki pokój, szczerze mówiąc, najlepszy, z najlepszej strony. Tak mi się wydaje, że chyba lepszego widoku nie możemy mieć. Bo na plaży nie ma z drugiej strony widoku. Tak, zaraz wam pokażemy ogólnie. Jeśli chodzi o pokój, wygląda on tak, jest mega przytulny. Wydaje mi się, że ten hotel jest w miarę nowy. Tak, albo odnowiony, nie? Bo no wszystko wygląda naprawdę świeżo. Łazienka wygląda tak, elegancko. Trochę lipa, że jest wanna z prysznicem jakby, ale w sumie, nie no, to będzie działało jak prysznic, nie? Tak samo, więc luz. Tutaj szafy, to nic ciekawego. Dwa jabłka zielone. Najlepsze! No właśnie, widzowie, najlepsze zaczyna się tutaj. Mamy pierwszy balkon, jeden z dwóch, co ciekawe, i spójrzcie na ten widok. Czy wy to widzicie? Tak, no tam jest generalnie Nisi Beach, ona jest bardzo znana tutaj w Ayanapie. Jest mega czysta woda, piaszczysty piasek, chciałem powiedzieć. W sensie piaszczysta plaża. Ale Natalia dalej nie wie, że mamy taki widok. Patrzcie, jak ja to też wygląda. Tutaj widzimy basen. Właśnie o! Chciałam powiedzieć, że z drugiej strony jest widok na basen, a w ogóle jest mało ludzi, więc. Jest bardzo mało ludzi. Ty nie będzie trzeba walczyć o leżaki właśnie chyba. Właśnie trzeba będzie rezerwować. Jak to wygląda z tej strony, ale to jeszcze nie koniec, bo zwróćcie uwagę, że to jest drugi balkon i co ciekawe, on też jest nasz. Właśnie ja stojąc na tamtym, myślałam, że to jest kogoś innego, mówię, ale nie jest to balkon, a się okazuje, że to jest nasz. Jestem szokiem, Natalia, że taki mały pokój, a mamy dwa balkony. Wow, serio, to jest chyba najlepszy widok, jaki mieliśmy do tej pory tak, na wszystkich pewno. Wakacjach. Jeden minus tego wszystkiego to to, że nie możemy zjeść śniadania, bo nasza doba zaczyna się o 14, ale i tak dostaniemy obiad. Tak, w sensie o 12.30 mamy iść po opaski i tak dobrze, Natalia, że nam dali pokój, bo mogliby równie dobrze nie dawać w ogóle. O wiele wcześniej, nie? O wiele wcześniej to jaki, nie? Ja
też dostaliśmy wcześniej. Tak, znaczy opaski są 12.30, nie wiem, od której jest obiad, ale no musimy jakoś przetrwać na tej drożdżówce, którą masz jeszcze w plecaku. Mamy jeszcze jedną, bo ja nie jadam swojej, więc mogę się z tobą podzielić. O, dawaj, musimy odpalić chyba. No dobra, my się już przebraliśmy, jesteśmy gotowi na plażowanie, jesteśmy w strojach. W ogóle udało mi się kupić najmłodniejszy strój kąpielowy w tym sezonie, nie wiedząc o tym, że kwiatki będą na strojach najmłodniejsze. Bardzo ładnie wyglądasz, Natalia, ale dobra, chodźmy już na basen, co? Właśnie, idziemy na basen, dzisiaj odkładamy kamerę i wydaje mi się, że nagramy coś dla was jutro. Dzisiaj w ogóle chcemy się odciąć i odpocząć trochę. No, poza tym też jesteśmy zmęczeni, więc... Tak, 2,5 godziny. Moglibyśmy być zamuleni, więc dzisiaj zrobimy rozeznanie, ogarniemy co i jak i jutro chyba pokażemy, widzą, nie? Dokładnie. No dobra, witamy was kolejnego dnia. My razem z Karolem idziemy na śniadanie, ale niestety witamy was chyba najbardziej wietrzny dzień. No, dzisiaj prognoza pokazuje, że będzie najbardziej wiało jakby w trakcie naszego pobytu i wieje mocno, ale zobaczymy. Na razie musimy iść na śniadanie. A, nie wziąłem zegarka, ale mamy do 10.30, nie? Tak, więc musimy już się zbierać. No, pokażemy wam, jak to wygląda. Wczoraj już wszystko ogarnęliśmy. Wiemy, gdzie są bary, wiemy, gdzie są restauracje, wiemy, jak wszystko wygląda, tak, więc... Tak, Karol wie, gdzie są lody, wszystko ma już obczajone. Ja już mam smaki obczajone, Natalia, wszystkie, ale dobra, to na spokojnie, najpierw chodźcie na śniadanie. Jesteśmy już na pierwszym śniadaniu. Mój talerz wygląda trochę bardziej zielono, Karol, niż twój. No, trochę może tak, ale ja mam tutaj takie rzeczy, które lubię, ale w ogóle... Jak oceniasz śniadania pod kątem wyboru? Bo no wiadomo, jeszcze nie jedliśmy, ale... Bo jest olbrzymi. Serio? Nie, to ja mam wrażenie, jakby było gorzej niż na Dominikanie i na Rodos. Nie, na Rodos na pewno było podobnie. Okej, okay, w sensie? Na Dominikanie było więcej, ale był o wiele większy hotel, nie? No tak, to tam był ogromny hotel. Tutaj jest to, że jest to świeżo wypiekany chleb, jak ja go brałam gorącego w ogóle. Tak, no to prawda, on jest gorący, ale kurde, może przez to, że jest tak ciasno, bo tam jest naprawdę bardzo ciasno, tak, każdy jest obok siebie. Nie jest podejść w ogóle, gdziekolwiek się dostać, żeby coś nałożyć. No więc może przez to, no, takie dziwne uczucie, że no, że w innych hotelach po prostu śniadania i kolacje były lepsze, bo wczorajsza kolacja też była okej, okay, ale szału nie było. Obiad był najlepszy, obiad o, był najlepszy. Tak, to prawda. Obiady są zdecydowanie najlepsze ze wszystkich hoteli, w jakich byliśmy, dlatego że tutaj mamy normalnie obiady z karty. Mamy obiady jakby, tak jak w restauracji. W tej chwili macie zdjęcie, jak wyglądała wczoraj nasza przystawka i jak wyglądało danie główne, czyli carbonara. Serio, to smakowało jeszcze lepiej niż wygląda na tych zdjęciach. I obiady są 12 na 10, ale kolacja i no, śniadania póki co wydają mi się takie średnie. Zjedliśmy już śniadanie, ale ja nie mogę się doczekać, aż zaczniemy jeść owoce, bo do jutra w sumie mamy jeszcze białą dietę i tak wiecie, od owoców jeszcze stronimy, bo podobno one najbardziej barwią. W ogóle strasznie wieje dzisiaj, nie wiem dalej, jak my na tym basenie będziemy siedzieli. Teraz pokażemy wam na szybko, jak wygląda nasz hotel. Właśnie znajdujemy się w części, w której za nami jest basen. Za bardzo go w sumie nie widać, bo on jest za tym barem. Chodźmy dalej, pójdziemy tam może z boku bardziej. O, tak to wygląda, basen jest mega duży i jest ciepła woda. Tak, no jest ciepła woda, wczoraj było testowane, więc to już wiemy. Leżaków widzicie jest sporo, ogólnie jest dużo pustych, więc z tym akurat problemu nie ma. Tutaj jest jedna z restauracji, jakaś japońsko-peruwiańska chyba, tam jeszcze nigdy nie byliśmy. Nie wiem, czy pójdziemy, zobaczymy. Tutaj jest druga restauracja, taka obiadowo-lunchowa. Tutaj właśnie wczoraj jedliśmy tą karbonarkę i była pyszna, więc dzisiaj też tutaj na pewno wpadamy. A tutaj mamy miejsce, które wczoraj Karol odkrył i jest to taka kawiarnia, cukiernia i tutaj są pyszne lody i mam nadzieję, że jutro już tutaj możemy, wypijemy kawę. Możemy sobie wziąć loda, pokazać widzom. W ogóle mega ładnie jest to zrobione. Tak mi się podoba ten taki boho styl, no niebiesko-biały, jak widzicie. No mega, mega fajnie to wygląda. Tutaj mamy 16 smaków lodów do wyboru. Jedliśmy wczoraj kokosowe, bo no, mamy dalej tą białą dietę jeszcze powiedzmy do jutra, więc chyba weźmiemy go, co on był pyszny. Ale poza lodami, jak widzicie, mamy też tutaj jakieś takie wypieki. To wszystko też możemy brać w ramach All Inclusive, więc... O Jezu, Natalia, jak jutro nam się skończy ta biała dieta, to... Przychodzimy tutaj, no. Wiadomo, tutaj jakieś kawy, nie kawy, są ogólnie ceny, ale my mamy jakby wszystko w cenie, więc tak, na to nie patrzymy. Tak, ja już nie mogę czekać karmelowego frappe, nie? No, ale to pokażemy wam może jeszcze w kolejnym vlogu. O, tutaj jeszcze jakieś wrapy, sałatki, no jest tego tutaj trochę, także nie tylko jakby cukiernio lodziarnia, ale też sałatkownia, powiedzmy. Mamy już naszego loda i w ogóle w barze, który znajduje się na basenie, są też różne przekąski, na przykład jakieś burgery, pizza, ale tego jeszcze nie dostawali. Tak, to też można sobie wziąć po prostu, wiecie, pod basen jakieś frytki, burgery, pizza, no i drinki. Drinki są przepyszne, wczoraj już sporo przetestowaliśmy i... Musimy testować nadal biały. No właśnie, piliśmy co wczoraj? Mojito, piliśmy jakieś Hugo i daiquiri. Daiquiri, no. No nie możemy póki co jeszcze kolorowych, ale no drinki są top ze wszystkich hoteli, w jakich byliśmy. Ale jest taki wybór, że nawet jakbyśmy chcieli, to wydaje mi się, że wszystkich nie dali rady, byśmy przetestować. No, to prawda, jest ogromny wybór. Właśnie, czekaj, możemy pokazać sobie? Generalnie w każdym barze jest kod QR, po zeskanowaniu którego macie menu i mamy tutaj, czekajcie, o, classic cocktail weźmy. Tak, gwiazdka to jest informacja, że to wchodzi w skład All Inclusive, więc jakby to mamy w cenie i patrzcie, ile tego jest. Tutaj są jakby różne drinki, one potem mają różne smaki, no i wybór jest naprawdę spory. Poza tym mamy, o, jakieś na przykład giny i toniki, jak tutaj też mamy tego mnóstwo. Każda zakładka to jest tak naprawdę, jak widzicie, trochę inna baza, ale no akurat na wybór napojów to tutaj narzekać nie możemy. No dobra, my już wróciliśmy do pokoju, idziemy się przebierać i
idziemy na basen, bo musimy korzystać z tego słońca, które tutaj jest. I w ogóle wczoraj rzuciłam na Instastory zdjęcie w tym stroju kąpielowym, który wam tutaj pokazywałam z tym kwiatkiem i dostałam mnóstwo zapytań, gdzie go kupiłam. Od razu tutaj odpowiem wam, że ja go kupiłam w Oysho, ale nie mam zielonego pojęcia, czy te stroje jeszcze są. No ale tak jak mówiłam, my teraz zbieramy się na basen, więc wy koniecznie subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapkę w górę i wpadajcie na nasze Instagramy, bo właśnie przed chwilą zrobiliśmy fotki, więc na pewno coś się pojawiło, dodajemy też dużo relacji, więc koniecznie wpadajcie i obserwujcie nasze profile i do zobaczenia w kolejnym vlogu z Cypru. Widzowie, upewniajcie się, czy na pewno się posmarowaliście, bo ja wczoraj byłem pewien, że tak, ale no jednak po całym dniu na basenie okazało się, że zapomniałem posmarować klaty, brzucha i tutaj, o, tego miejsca plus. Nie wiem, czy będzie to widać, ale no to, widać to. Tutaj... W rzeczywistości wygląda to jeszcze gorzej. No właśnie, no jest masakra. Serio, smarujcie się na wakacjach.